Cześć, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Filmowe Kreacje. Jesteśmy w kasie i przed nami mamy Lucy. Lucy już jest w sukience, która pochodzi z wiejskiego życia. Nie mogłam się oprzeć. Ciuszki z tego dodatku bardzo mi się podobały. Za wiele tutaj nie zmieniałam. Jeszcze trzecia sukienka też jest z wiejskiego życia, a pozostałe ciuchy są bez zmian. Idziemy do Samuela. Samuel również zmienił swój outfit, ale tylko pierwszą pozycję. Wygląda on następująco i również pochodzi z wiejskiego życia. Jeżeli chodzi o Annabel, to zmieniłam jej kolor pierwszej tutaj tej sukienki. Jedyną zmianą to jest właśnie zmiana koloru tutaj tej pierwszej sukienki. No i jeżeli chodzi o Cass, to byłoby na tyle, więc przechodzimy do domu, gdzie jest sporo zmian w związku z wyjściem nowego dodatku. Tak więc mykamy szybciutko do domu. Jesteśmy już przed domem Annabel i jak widzimy, dokonałam tutaj sporych zmian. Powstała taka oto szklarnia, z tego względu, że miałam sporo roślin, które nie były w sezonie i wydawało mi się, że to jest właśnie fajny sposób, żeby te roślinki rosły i dały nam też jakiś dochód. Wygląda ona następująco. No i oczywiście do środka przyniosłam wszystkie roślinki. Tutaj zrobiłam takie ogrodzenie, żeby krówka znajdująca się w tej oborze nie wychodziła. No i tutaj mamy też kurnik. Nie mamy za dużo miejsca, żeby ten kurnik gdzieś osobno dać. Już tak próbowałam gdzieś go wcisnąć, ale wydawało mi się, no nie chciałam się pozbywać tego stawiku tutaj. I postanowiłam, że on jednak będzie tutaj, no że te kury będą tutaj z krówką, chyba im nic się nie stanie. Jest tutaj też sztuczny konik i ten konik jest tutaj dlatego, że bardzo bym chciała, żeby w tym dodatku były konie, ale ponieważ ich nie ma, to on tutaj jest po to, żeby manifestować moją miłość do koni i może kiedyś jednak, mam nadzieję, że w jakimś dodatku te konie dojdą. Dobrze, myślę, że możemy już przejść do gry. Ja tutaj jeszcze nic nie tykałam, jeżeli chodzi o krówkę i o kurczaczki tutaj i kury. Troszkę ich kupiliśmy. Zarobiliśmy na roślinkach, zarobiliśmy też na sprzedaży dżemów, które zrobiła Lucy. No i doszliśmy do takiej oto sumy. I teraz włączymy sobie play. Jest 9 godzina, środa. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzało, że sobie na tą rozgrywkę włączyłam język włoski. Nie miałam niestety wyjścia, dlatego że... Ale ja będę się oczywiście starała tutaj tłumaczyć to, co wychodzi, z tego względu, że po prostu nie mam w mojej grze zainstalowanych innych języków poza włoskim i musiałam sobie osobno instalować program do tłumaczenia. Niestety ten program nie ma aktualizacji od któregoś tam dodatku, już nawet nie pamiętam, możliwe, że to od Sulani. I w każdym bądź razie chyba z 5 dodatków mi nie tłumaczy, w tym oczywiście wiejskiej sielanki i wychodzą mi po prostu wiadomości, wychodzą mi białe plamki, nie ma żadnych napisów, niczego, więc niestety nie miałam wyjścia, ale musiałam włączyć włoski język. Będę po prostu czekać, aż ten program zaktualizują, żeby móc powrócić do języka polskiego. Annabel poszła do szkoły. Nie wiem, co ty chcesz tutaj robić, Lucy. Lucy, nie zabiera się teraz za ogród. Zostawimy to może dla Samuela, a ty mogłabyś przyjść tutaj i napełnić może miski dla zwierzątek, to wtedy przynajmniej jedna rzecz już będzie z głowy. Natomiast ty, Samuelu, widzę, że jeszcze chrapiesz, a mógłbyś już wstać, bo jest dosyć późno na ogrodnika, żeby wstawał o 9 godzinie, także prosimy tutaj bardzo wstawać. Musisz sobie zjeść śniadanko. No dzisiaj dość długo spał pan Samuel tutaj, no. Pospało mu się trochę. Nie wiem, czy mamy coś w lodówce. Coś tutaj, jakieś chyba smrodziki wychodzą, ulatniają się. Weźmy sobie może otwórzmy tą lodówkę, żebyś ty nie wziął czegoś zepsutego, to ja tutaj skontroluję. To było świeżo zrobione, więc weź sobie może to. Okej. I przyjdziesz sobie tutaj, usiądziesz i będziesz sobie wcinał śniadanko. Na to, no i ta się uparła i będzie zrywać. Ty nie masz tego zrywać, kobieto, bo ty masz inne zajęcia. To są zajęcia dla Samuela. Także chodź tutaj.
tak w ogóle to może byś się przebrała. Idealnie, tak więc zmieniamy tutaj ciuszek. Okej, i ja bym ci proponowała może przyjść tutaj do krówki, bo do krówki możesz sobie przyjść. Zobaczymy, może się z nią zaprzyjaźnimy. No i tutaj chyba kurki też by potrzebowały, chyba żeby je nakarmić. No dobra, to spróbujemy dać im posypać tutaj jedzonko. Ja tutaj postawiłam park. Gdzie ty jesteś, Lucy? Czemu ty tak powoli idziesz? Ponieważ ja tutaj postawiłam w Brindleton Bay, postawiłam park i postawiłam właśnie dwie te budki z wiejskiej sielanki, więc nie powinno być problemu sprzedawać jakiekolwiek tutaj produkty, które mamy, czy też kupować produkty, jakieś tam mąki, cukry i tak dalej, bo takie rzeczy właśnie można w tych dwóch sklepikach kupić. No i można sprzedawać też produkty, które my tutaj zrobimy i które nam urosną na ogrodzie. Także chodź tutaj, Lucy, pięknie zawołałaś kurki. Widzę, że kurki sobie wychodzą na zewnątrz. Jestem ciekawa, jak to będzie funkcjonowało z lisami, bo jak ja sobie prywatnie grałam, nie idziesz zrywać, kobieto, mówiłam ci. Jak sobie prywatnie grałam w wiejską sielankę, to wielki problem był z lisami. No, lisy kradły roślinki, no i kradły nam jajka, także w sumie chłop rano wstawał i nie znajdował nic i nie było co sprzedać na targu, no i taka trochę była bieda, no. Także mam nadzieję, że tutaj nie będzie tego samego problemu, chociaż mi to z jednej strony mi się to podoba, tylko że nie wiem, czy podobałoby mi się akurat w tej rozgrywce tutaj, bo mamy no, sporo innych rzeczy do zrobienia, tak więc wolałabym, żeby jednak tutaj te lisy tak nie robiły problemów. O, jaka brudna krówka! Trzeba ją wyczyścić. Dobra, Lucy, to ty się zajmiesz czyszczeniem tej krówki, ale może... O jejku, ona tutaj w ogóle jest w strasznym stanie, jeżeli chodzi o zadowolenie i tak dalej, więc będziemy z nią socjalizować. No, obejmiemy ją. No, chyba raczej nas nie lubi. Miejmy nadzieję, że nam nic nie zrobi. No, pogadamy sobie z nią, zanim ją w ogóle dotkniemy i zaczniemy czyścić, żeby nas tutaj... O, już plusiki idą, więc świetnie. Jeszcze raz ją pogłaskaj może. I co my tutaj jeszcze tej króweczce możemy zrobić? No i może opowiemy jej... Gdzie ty poszłaś, kobieto? Opowiemy może jej jeszcze jakąś tam... jakiś dowcip. No, pogłaskaj ją. Jaka fajna króweczka. Zaraz jej damy piękne imię. Gertrude. Gertrude. Teraz spróbujemy ją wyczyścić. Zobaczymy, czy nas nie... No, czy będzie zadowolona z tego. Bo miejmy nadzieję, że nam da troszkę mleczka. Bo chciałabym trochę mleka, żeby Lucy mogła coś z tego sprzedać. Bo to nam też kaskę daje. No, także spróbuj ją wyczyścić. O, zadowolona jest. Fajna króweczka. Jakie fajne minki robi. Szkoda, że ten konik się nie rusza. Będę marudzić o koniach teraz. No, śliczna krówka. Tutaj te malutkie tutaj. O, jakie fajniutkie. Okej, już nawet nie wiem, co ja tutaj kupiłam, ile ja tych kur kupiłam, także trzeba to posprawdzać szybko. Nie powinno być problemu. Zobaczymy, kliknę tu jeszcze, zobaczyć, czy jakieś jajka są. Chyba jest już kilka jajek. Zaraz tutaj zobaczymy. Okej, 3 jajka mamy już do zebrania. No to świetnie. Robi Samuel kawusie. Nie kawusie, tylko herbatkę. Dobrze, także spoczko, przebierzemy ci ciuszki i będziesz szedł do twoich roślinek, bo tutaj jest sporo pracy i to naprawdę sporo do zrobienia jest, także trzeba zacząć wcześniej. Gdzie tutaj jest ten twój ciuszek? Kury nam powyłaziły, kurka wodna. To jest kogut. Ten kogut to chyba jest taki nieprzyjemny, coś mi się wydaje. A gdzie są marchewki? Kto mi zechlał marchewki? O nie. A to dopiero. Nie. Lucy, ty nie idziesz stąd. Nie. Będziemy doić krówkę, bo chcemy mleczko, tak więc chodź tutaj szybko i doimy krówkę. O, tutaj z tej strony akurat ta animacja, ona się tak schowała pod tym płotem i mi tak ciężko tutaj... No już mi się to kilka razy zdarzyło też w prywatnej rozgrywce. No, kurka wodna. Ale za drugim razem miejmy nadzieję, że nam tego nie zrobi. Nie wiem, czemu ona taka jest. Kurczę blady.
No, tyle mleka się zmarnowało. Także zobaczymy, ile tych butelek z tego wyjdzie, bo to zazwyczaj to tak do 6 butelek mleka wychodzi. Zobaczymy, czy tym razem też tak będzie. Bo skoro już tu się zmarnowało trochę, to zobaczymy, gdzie ta kura tam ucieka. Kurczę. Chyba to nie... Co to za dym, Boże? Aha, to ten gościu. Oh, już myślałam, że to jakiś wampir przyleciał. Ostatnio mnie wampiry wszędzie prześladują. O, 6 butelek wyszło, no to świetnie. Świetnie. Okej, okay, no to ty sobie tutaj możesz robić, co chcesz. Jedzonka masz pełno, także nie ma z tym problemu. A my weźmiemy sobie jajka, także chodź tutaj i weź wszystkie jajka. Kury się porozchodziły. Miejmy nadzieję, że gdzieś tutaj do lasu nie uciekną. Okej, okay, świetnie, także 3 jajka zebraliśmy. Możesz wracać do domu, Lucy. A my sobie przyjdziemy tutaj razem z Samuelem. Czy on już sobie tą herbacie wypił? Dopiero sobie wziął herbatkę. Także on sobie tutaj usiadł, zrelaksowany chłop. Kurczę, blady, 12:55, a on jeszcze do ogrodu nie przyszedł. Także dzisiaj trochę nie ten tego, Samuelu, drogi. Natomiast ty przyjdziesz i Lucy i nam będziesz tutaj gotować. Znaczy gotować, będziesz nam piec, bo ty musisz też pieczenie... dość wysoko, na dychę musisz mieć, więc upieczesz nam tutaj coś ze szpinakami. Nie wiem, jak to, co to jest, nie wiem, jak to by się nazywało po polsku. Jakieś ciasto spinaczane. To chyba tarta jest, no. Upieczesz nam taką tartę fajną. Natomiast ty, kolego Samuelu, wypiłeś już herbatkę, więc ruszaj teraz w pole. Bo my tu mamy sporo rzeczy do zrobienia. Mi się wydaje, że tutaj nic nie ma do zebrania. I to jest właśnie dziwne, bo jeszcze rano tutaj było pełno rzeczy. Marchewki były. No chyba kury tego nie jedzą. A lisa tu żadnego nie widziałam. No i nie ma. Nie ma nic do zebrania. A wcześniej było pełno wszystkiego. Dobra, no to w takim razie, skoro my nie mamy tutaj ani grzybów, ani marchewek, nie wiem, czy tak się dzieje. Może ktoś z was wie, dlaczego? Może dlatego, że on z samego rana nie zebrał tych warzyw? Przecież marchewki jeszcze z samego rana, patrzyłam, tutaj było pełno marchewek i tych grzybków tak samo. Teraz nie ma nic. No, a teraz nie ma nic, więc nie wiem, czy to jest dlatego, że on z samego rana nie przyszedł. No dobra, no nie wiem. Myślałam, że pojedziemy sobie do tego sklepiku tam, żeby sprzedać jakieś warzywa, to nic. No ale mleko i jajka w sumie, no ale na razie nie. Na razie nie. Dobra, no to kupimy może nasionka tutaj arbuza, dynię. Na razie sobie te dwa kupimy i posadzimy. Tak więc ruszaj się, Samuelu, gdzie ty jesteś, chłopie? Dawaj, dawaj. Zasadź ładnie wszystko. Także świetnie, krówka sobie tam chodzi. Miejmy nadzieję, że nie będzie problemu, że tam... Ja nie wiem tak w ogóle, gdzie te kury są. Okej, okay, podlejemy wszystko. Także podlewaj, chłopie. No, świetnie. No, kolega przyszedł nam pomóc chyba. O, przyszedł nam podlać. O, jaki uprzejmy. Dziękujemy. A może to on nam te roślinki tutaj pozrywał, ale gdzie one będą w takim bądź razie? No, kogut sobie tutaj łazi, kurczaczki sobie malutkie spacerują. Nogi słodziaczny kurczaczek, muszę troszkę się poochać, no i poachać nad tymi pięknymi zwierzątkami pikselowymi. Czy my możemy coś z nim zrobić? No, możemy tutaj sobie z nim rozmawiać. Także socjalizujemy, może go obejmiemy, ja na pauzie jestem. No, także chodź tutaj, Samuelu, poznasz swoich... A co? On się wystraszył? Może tego ogada się wystraszył? Możliwe. Jaki fajny, słodziaśny. No, obejmiemy go też. Fajniutki. Och, tak wystraszyłeś mnie. A co jest, Samuelu? Źle się czujesz? Może coś z nim nie tak jest? Co on tutaj ma? A, jest przeziębiony. No, to będziemy musieli kupić lekarstwo, ponieważ Slice of Life jeszcze nie jest zaktualizowany, więc będziemy musieli sobie
kupić lekarstwo przez komputer, który się znajduje u Annabel. Mamy już 14:46, zaraz będzie Annabel wracać ze szkoły i będziemy musieli się zająć też tym, co ona musi zrobić. Wezmę może ze 3 te butelki, ktoś jeszcze się inny rozchoruje, bo tak czasami jest, jak jedno chore, to potem drugie od niego bierze, tak więc chodź tutaj szybciutko. Ty już coś tutaj... O kurczę, ty masz 99 truskawek, masz... To my mamy co sprzedawać, to my jedziemy, tak, tak. Bo ja sobie tutaj tak grałam, zrelaksowana, nie patrzyłam na czas w tej rozgrywce, więc ja sobie nie zdałam sprawy, jak ten czas szybko poleciał i że Annabel niedługo będzie się stawała nastolatką, a ona jeszcze nie skończyła wielu rzeczy i między innymi właśnie do tego klubu, do tego kółka teatralnego powinna chodzić i ona tam powinna mieć maksymalną ilość, znaczy maksymalny stopień, ale ja nie wiem nawet, gdzie to się patrzy, jeśli chodzi o to. Dobra, ty jesteś fusząca, Annabel, także szybciutko biegnij zrobić prysznic, natomiast my sobie tutaj z Samuelem zostaniemy i będziemy patrzeć, jak go atakują pszczoły. O Boże. A po co tutaj przyszłeś do nich? I na huźdawkę. Nie, nie będziesz się, chłopie, huźdał. Dokończ tutaj to, co robiłeś, bo to jest ważne, tak więc chodź tutaj. No wiem, męczę cię, no ale trzeba, no. Trzeba, bo ty musisz mieć majsterkowanie na 10. No, tak więc tak jak mówiłam, Annabel niedługo będzie już nastolatką. A co z tym jej klubem, to nie mam właśnie pojęcia. Bo widzę tutaj, że ona powinna mieć na dyszce. No, a tego nie będzie. I chyba mi się wydaje, że jej się to po prostu nie uda. Znaczy, nie będziemy mieli maksymalnej oceny, no, po prostu. Tak mi się wydaje. Że nie zdążę tego w 2 dni zrobić. Bo jest środa, a ona w piątek ma urodziny. Annabel będzie teraz szła na to kółko teatralne i wątpię, żeby po powrocie udało jej się mieć już maksymalną ocenę. Wątpię, żeby tak było. Ma jeszcze jutro w sumie, o czym ja mówiłam, bo już zgubiłam wątek. I teraz ja się zastanawiam, czy nie zrobić sobie jakiejś kary. Za to, że no nie uda mi się tego zrobić, bo ona jeszcze musi mieć Dianę jako przyjaciółkę, 1000 punktów klubu i Gilberta jako wroga, tak więc nad tym będę na pewno pracować, teraz przez ten jeden dzień będę nad tym właśnie, będę bardzo ostro pracować przez te kolejne dni teraz, znaczy jeden dzień w sumie mi został, no ale tego chyba raczej z tym teatrem to mi się nie uda. Wątpię, żeby mi się udało w 2 dni mieć maksymalną ocenę. Otwieramy klubik i miejmy nadzieję, że wszyscy przyjdą i będziemy mogli te punkty sobie tutaj gromadzić. Tak więc odrób sobie lekcję. Ojejku, Diana, po co tutaj przyszłaś do tych pszczół? Idź do domu. Annabel, może razem sobie zadanie zrobicie? Okej, Lucy sobie tutaj... coś pysznego nam tutaj przyrządziła, świetnie. I ja bym ci jeszcze tutaj rozkazała, znaczy ja bym ci jeszcze tutaj powiedziała, abyś ty może upiekła coś jeszcze, co by to mogło być. No zrobimy ten marchewkowy może, o. Jeszcze sprawdzę, czy ty w wyposażeniu jakieś warzywa masz. Są truskawki, są banany. Banany sprzedamy, bo tutaj bananów raczej nie będziemy... No raczej te banany nam się nie przydadzą. Winogrono. Winogrono może nie, bo możemy zasadzić, ale mleczko możemy dać tutaj Samuelowi do wyposażenia. Wszystkie takie rzeczy dam Samuelowi, bo my pojedziemy z nim to wszystko sprzedać. Zobaczymy, ile kaski za to dostaniemy. Bo coś mi się wydaje, że sporo tego będzie. Mamy też marcheweczki. Także spoczko. Co to jest jeszcze? Papryczka. Przenosimy wszystko. Jeszcze coś takiego tutaj mamy. O, dziewczyny już przyszły, widzę. O Boże, pszczoły w domu. Nie wiem, jakim prawem te pszczoły tutaj są. I przełożymy jeszcze truskawy. No, świetnie. A winogrona sobie zostawimy. Może akurat jakiś dżem zrobi Lucy, bo teraz już mamy w grze. Dzięki sielance miamy. Dzięki, no już mi wyszedł komunikat, że niedługo są urodziny Annabel. Tak więc będzie już nastolatką. Jestem w takich emocjach, że ona będzie nastolatką, że normalnie nie mogę. Bardzo fajnie, bo już...
bo tam będą kolejne, tam już będą kolejne zasady, kolejne cele i mam nadzieję, że mi się uda i będę musiała porozmawiać z Tiariel, która jest właśnie twórczynią tego wspaniałego wyzwania, za co jej jeszcze raz dziękuję, że bardzo dziękuję za stworzenie tego super ekstra wyzwania. Decydujemy coś razem. Czy będę miał jakieś karne, powiedzmy w cudzysłowie, cele do osiągnięcia jako nastolatka za to, że nie uda mi się tutaj mieć tej maksymalnej oceny z tego klubu teatralnego. No niestety nie udało mi się, tak więc... Znaczy nie udało mi się. Jeszcze nie wiem, czy mi się udało, czy nie udało, ale jestem po prostu pewna, że mi się nie uda, bo jest tak mało czasu, że wątpię. No po prostu wątpię, żebym mogła to zrobić. Dziewczynki sobie tutaj łowią. No i bardzo dobrze, to nam przynajmniej punkciki do klubu rosną. Razem z Annabel. Aha, jeszcze tu była jedna dziewczyna, ale widzę, że sobie poszła. Okej, także niech one sobie tutaj łowią. Coś mi się tak wydawało przed chwilą, że ja tutaj widziałam przebiegającego rudego lisa. I teraz sobie tak myślę. Jeżeli rzeczywiście tak będzie, że tutaj będą lisy, to prawdopodobnie nam te roślinki zniknęły przez lisa. I to będzie problem, bo my tutaj mamy jakoś tak zrobione to ogrodzenie, że te lisy sobie mogą swobodnie wchodzić. Ale w sumie to te lisy mogą sobie wchodzić nawet jak to ogrodzenie jest zamknięte. Bo mi tutaj, tak jak mówię, w prywatnej rozgrywce nie wiem, czy to jest jakiś bug, czy tak ma być, że one sobie przełażą. Zrobiłaś lekcję. W sumie to już jest 10, mogłabyś iść spać. Tak w ogóle to mogłabyś iść zjeść coś. Ale ja bym chciała, żebyś ty przyszła tutaj i zebrała jajka. Okej, zebraliśmy jajka. I mogłabyś, jeszcze tutaj zerknę, czy te kury są głodne. 3 jajka zebraliśmy. Elegancko. Jeżeli chodzi o kury, to one są teraz... Aha, to jest brudne. No tutaj nie widać. No to ona może wyczyści. Tak więc... Okej, świetnie. To może jej urośnie też odpowiedzialność, jak ona wyczyści tutaj ten... No tak, właśnie urosła jej odpowiedzialność. Świetnie. No ale nie walniesz to na ziemię, dziewczyno. No weź wyrzuć to, nie? Skoro już to wzięłaś, chcesz wyczyścić, to wyrzucimy do śmietnika. Piesek tutaj z nami. Ja tak sobie myślałam właśnie, że ten piesek może te lisy odganiać. Może jest jakaś taka cecha, że on będzie bronił kur i będzie bronił, jak ona dumna idzie. Okej, świetnie. Także, wszystko pozbierała. No super. Okej, no to myślę, że wszystkie dziewczyny możecie sobie tutaj przyjść i weźmiecie sobie po kawałeczku tutaj tej tarty szpinakowej, a potem będziecie mogły sobie jeszcze też wziąć tutaj ciasto marchewkowe. Wyczyścimy też tutaj tą szklankę po Samuelu z samego rana. Herbatkę sobie pił. No, także wszystkie dziewczyny przyjdą, będą sobie tutaj wcinać. Ona jest jakaś smutna ciągle. To jest nasza przyjaciółka, my musimy ją tutaj... O, siku ci się chce. Kurczę. Czekaj, bo my chcemy tutaj z tobą porozmawiać sobie. Zaraz pójdziesz siku zrobić. Miejmy nadzieję, że się nie posikasz. Dobra, więc ty sobie z nią tutaj pogadaj szybciutko. Spojrzyj, jak nam te punkciki rosną. Kurczę, znowu te pszczoły. Co jest z tymi pszczołami, że one ciągle tutaj tak przylatują? Okej, to ty musiałaś wstać, żeby z Dianą porozmawiać. No Diana jakaś smutna jest. Ty musisz jej zapytać jako jej przyjaciółka, dlaczego ona jest taka smutna. Tak więc tutaj wybierzemy jakieś interakcje. No, obejmij ją może. Strasznie laguje gra po tej ostatniej aktualizacji, także... Jest dosyć ciężka w ogóle gra. Zatrzymuje się w pewnych momentach. O, jakie fajne to jest. Dobra, objęły się. No to mykaj do toalety, Diana, bo się zaraz posiusiasz. Natomiast my sobie tutaj porozmawiamy z Summer. Ja jeszcze skontroluję, w jakim stanie są nasze punkty. No już mamy 966, także spoczko. Ja poczekam, aż nam dojdzie do tego 1000, bo my musimy mieć 1000 punktów. Jeżeli chodzi o nasz klub, tak więc dojdzie do tego tysiaczka, no i na dzisiaj będzie... O Boże, czy to się zepsuło? Nie, kurczę, szkoda. To my to ciasto schowamy. No, tak więc jak nam się uda do tego tysiaczka dojść, to spoczko, to będziemy mieli kolejny cel już za sobą. Niestety to się zepsuło, musimy to wyrzucić.
Mogliśmy to do lodówki schować, kurczę. Dobra, Annabel, ty weź wyczyść może wszystkie talerzyki, to ci jeszcze odpowiedzialność fajnie urośnie. No już mamy 12:30, kurczę, ja zamęczę te dziewczyny. Może jeszcze jutro zrobimy kolejne spotkanie klubowe. A teraz może je poślemy do domu, bo jest dosyć późno, a one do szkoły muszą iść. Tak więc spoczko, zostało nam malutko, nie ma problemu. I idziemy do łóżeczka, a my będziemy się widzieć z samego rana w czwartek. Znaczy w sumie to już jest czwartek, my się będziemy widzieć z samego rana. Dobrze, mamy czwartek, 5:30 prawie. Lucy właśnie poszła i wysłała pewne rzeczy, które ona wydziergała. No tam chyba był jakiś ten kwiatek, coś mi się wydaje, to znaczy ta doniczka taka wisząca i ta jakaś tam pufa, no i wysłała to, bo ktoś chciał od niej kupić, więc poszła i to wysłała i zarobiliśmy troszkę pieniążków. Dobra, więc myślę, no dzisiaj Lucy coś wcześniej wstała, mamy 5:00, no prawie 6:00, dobra. Zmienimy jej szybko ubranko, zrobimy śniadanko, zrobimy tu jakiś pudding, co to jest za pudding, Yorkshire, coś takiego, to chyba jest z tego nowego dodatku, jeśli się nie mylę. Dobra, więc ty przyjdziesz, zrobisz ten pudding, kurczę, tutaj jeszcze jakieś resztki z wczoraj, ja to wyrzucę. Okej, no więc Lucy zrobi ten pudding, natomiast ja będę budzić Samuela, bo on już do toalety chce iść. W sumie to jeszcze mógłby pospać. Lucy będzie nam tam ładnie gotować, a Samuel wstanie szybciutko, zanim on się posiusia. Tak więc chodź szybko do toalety i zrobimy sobie prysznic. I jeszcze zanim ty będziesz ruszał do roślinek, bo będziemy dzisiaj jechać na targ, żeby to wszystko posprzedawać. Tak więc robimy tutaj szybciutko prysznic. Natomiast Annabel... I mamy dyszkę! Tak, mamy 10, jeżeli chodzi o gotowanie. Tak więc spoczko Lucy. Lucy już ma zmaksymizowane gotowanie. Tak więc superancko. Weź sobie tutaj jedną porcję i wcinaj. Annabel, ty już byś mogła w sumie też wstać, to sobie spokojnie śniadanko zjesz. Tak więc chodź tutaj na dół, weźmiesz sobie porcyjkę i pogadacie sobie razem z Lucy. Wiem, że za godzinkę musi iść, już komunikat nam wyszedł. No, trochę denerwujące jest to, że oni tak szybko jedzą, kurczę. Czemu ty nie zjadłaś, Annabel? O co ci chodzi? Czy coś między nimi jest? Pomiędzy nią a Samuelem? Coś nie tak? Czy to czasem nie będzie przez tą gitarę? No nie wiem, za każdym razem jak oni są blisko siebie, to ona jest strasznie spięta. No i jak go widzi? Jejku, czemu ona jest taka spięta, jak ona go widzi? O co chodzi tutaj? Przecież oni mieli być przyjaciółmi w ogóle, a teraz jakoś, no nie wiem, jakoś tutaj nie wychodzi to dobrze. No ale myślę, że ona teraz przyjdzie i no porozmawiajmy trochę, no kurczę, no nie chciałabym, żeby tutaj na koniec... Aha, i poszła sobie. No i poszła sobie do szkoły. No dobra. Poszła sobie do szkoły, Samuelu, zostałeś sam. Ojejku, ile tutaj się wydarzyło. Annabel poszła do szkoły, znakomicie. A my przyjdziemy tutaj i będziemy szybciutko pryskać przeciw tutaj tym insektom. Kurczę blade, kobieto, ty się wtrążoliłaś w ogród Samuela. Nie wiem, kto ci pozwolił, nie wiem, po co ty tam idziesz, przecież to jest zadanie Samuela. Czemu tutaj w ogóle jesteś i co ty w ogóle tutaj robisz? Pozrywałaś nam wszystkie rośliny, a my te rośliny musimy mieć w naszym wyposażeniu u Samuela, żeby to on mógł sprzedać to wszystko, tak więc nie zrywaj już tych rzeczy. No i nam wziąłeś i nam nakopałeś tutaj przed samym ogródkiem. Ty psiurku. I cały brudny jesteś, tak więc warto by było może ty, Lucy, zamiast tutaj bawić się w ogrodniczkę, którą nie jesteś, mogłabyś, kurczę, iść i wykąpać tego psiurka brudnego. No i co, brudny psiurku? Będziesz wykąpany i będziesz ładnie pachniał. Teraz już nie będziesz nam fusił, a Lucy nie będzie nam się ładowała do ogrodu. No jaki słodziaśny jesteś. Dobra, idziemy zobaczyć do Samuela, co on tutaj kombinuje. Przyszedł do swoich roślinek, zobaczył, że nic nie ma, więc ty może teraz chodź tutaj i pozbieraj te truskawki. Ten się uparł na talerze, ona do ogrodu mu wchodzi, a ten do kuchni. Tak więc wszystkie marcheweczki bierzemy,
Świetnie, na dychę już ma, Annabel ma socjalne, Boże, jak to się nazywa? O jejku. Dobra, ty zrywaj wszystko tutaj. Także zbieramy wszystko. Dawaj Samuelu, bierz wszystko. No, Samuel, wszystko pozrywaj. Będziemy zaraz smykać na ten targ, że będziemy sprzedawać wszystko. Ja jeszcze tutaj od Lucy pozabieram to, co ona wzięła, bo ona tutaj pozrywała trochę też tych rzeczy. O jejku, tutaj jest do czyszczenia tak w ogóle, także trzeba to wyczyścić. Tak więc damy mu tutaj... I widzę, że jedzonka też brakuje. O, krówka wyszła. Brudna jest strasznie, tak więc będziemy musieli ją jeszcze wydoić. No, to tym razem damy Samuelowi to zrobić. No to wtedy on od razu będzie miał to mleko u siebie w ekwipunku, w wyposażeniu. No i wtedy będziemy mogli już jechać na ten targ. Ciekawe, czy zdążymy, zanim Annabel wróci w ogóle ze szkoły. Porozmawiamy, jakaś wkurzona krówka jest. No i wyczyścimy ją, no. Czy ty dasz się wydoić, Kruwencjo? O, świetnie. Zobaczymy, czy ona straci, to, czy uda nam się mieć 6 butelek mleka, czy nam przewróci. No super, o! Samuelowi od razu dała, także nie tak jak Lucy, no bo Lucy biedna to jej przewróciła cały wiadro mleczka. Zbierzemy jajka. Ile tych jajek? 3 jajka, dobra, może być. No, wszystkie chodźcie tutaj, kurencje, na jedzonko. On tutaj zwołuje, przechodzi przez ten płot, ludzie, w kurnik wszedł, chłop. No i jeszcze nas zaatakowały pszczoły. Kurczę blady. Dobra, ogarnęłam nieco potrzeby Samuela. Kurczę, stół zniknął. Ogarnęłam nieco potrzeby Samuela i teraz będziemy mykać do tego parku, o którym już mówiłam. Widzę, że tutaj są jeszcze rośliny do ewoluowania, tak więc potem to zrobimy. A teraz będziemy mykać na ten targ, żeby posprzedawać wszystkie warzywka, owoce i będziemy wracać do domku, ale na razie mykamy na targ. Ale nie rozumiem, dlaczego my nie możemy nic sprzedać. Czy to dlatego, że nie znajduje się, że te sklepiki nie znajdują się w tym, w Hanford? To my będziemy jechać do Hanford w takim razie. No dobrze, dotarliśmy do Hanford i mam nadzieję, że tutaj już będą działały te sklepiki. Jesteśmy przed barem. Jejku, jak mi się podoba to miasto. Jesteśmy przed barem i idziemy poznać się z panią sprzedawczynią, która się znajduje tutaj. O, i możemy sprzedać. Już nam się opcja pokazała. Tak więc jednak jest tak, jak się spodziewałam, że, znaczy tak jak podejrzewałam, że jednak nie będziemy mogli sprzedawać w innych miastach. Żeby sprzedać nasze warzywa i owoce, musimy jechać do Hanford. No dobra. Skoro tak jest, to tak zrobimy. Tak, mykaj tutaj szybko. Okej. No tego raczej nie sprzedamy, ale sprzedamy bazylię. Posprzedajemy wszystko to, co mamy w sumie. Wszystkie warzywa. Zobaczymy, ile nam ostatecznie kasy wyjdzie. Ja to sobie będę klikać. Wszystkiego jeszcze nie zdążyłam zaznaczyć. Jeszcze był to jakiś szpinak, jakaś szałwia. Coś tutaj jeszcze pozostawało. Jeszcze tego wszystkiego nie zaznaczyłam. I już mamy 4408, tak więc... No świetnie, świetny biznes, świetny interes. I wydaje mi się, że teraz... Nie, idziesz do baru, kolego. Zostaniesz tutaj na chwilkę. Zobaczymy, co możemy kupić, bo ja bym chciała, żeby on jeszcze też kupił mąkę, cukier, tego typu rzeczy, żeby potem Lucy nie oskarżyła nas, że my żeśmy wrócili z pustymi rękoma. No bo w sumie, skoro przyjechaliśmy już tutaj tak daleko, to moglibyśmy też mieć szansę, żeby coś kupić. Więc może kupimy ze 3 arbuzy, bo zanim nasze urosną, to jeszcze troszkę poczekamy. Kupimy mięso białe, kupimy ze 3. Tutaj jakiś inny rodzaj, tu jest mięso czerwone. O, kupimy też wiśnie, czemu nie? To też kupimy, to jest jakaś taka nowa roślina chyba. Coś mi się wydaje. Cebulkę mamy, także nie będzie nam potrzebna. O, i tak, i na pewno mąka nam się przyda, tak więc weźmiemy mąkę, weźmiemy ser. W sumie to ser możemy sami robić, tak więc niepotrzebnie nam tego sera tyle, jeden weźmiemy. Ale mąki weźmiemy z 5, to na pewno nam się przyda. O kurcze, no to jest fajnie mieć, no ja to wezmę, bo to jest dosyć drogie.
No i wydaje mi się, że to będzie na tyle. To jakieś mleko ogniste. Co to jest? Kokosy, pierdółki. No już chyba reszty nie będziemy kupować. Jest jajko niebieskie. Co to jest to jajko? O, cukier jest. No to weźmiemy jeszcze ze trzy tutaj te paczuszki cukru. W sumie zarobiliśmy 4000, 1600 na zakupy. No spoko, spoko. Myślę, że fajny interes. A czemu pani Zadeckiej tutaj nie ma? W mojej prywatnej rozgrywce w tym sklepiku sprzedają. No chyba, że one sobie robią jakieś te. Chyba, że o, jedna jest rano, a druga przychodzi po południu. Weźmiemy sobie jakiegoś drinka tutaj, kurczę. On kosztował 121, a teraz jest 60, więc spoczko. To jakaś kobieta się do nas przysiadła, jakaś Rahmi Watson. Możemy sobie z nią porozmawiać tutaj też, chociaż... O, już nam druga kobieta zajęła miejsce. Kto to jest? To jest chyba... Coś mi tutaj nie wychodzi, nie pojawia się. Miko Ojo. Dobrze, więc już posiedzieliśmy sobie. Przed barem też wszystko pozajmowane, więc raczej nie zdołamy sobie usiąść. Poczekamy, aż nam kobieta drinka zrobi. Będziemy mykać do domu, bo tam już Annabel chyba poszła na kółko teatralne. Coś mi się wydaje, tak, bo już mi komunikacik wcześniej wyszedł i będziemy zaraz zajmować się też klubem. Czy my tego drinka dostaniemy, proszę Państwa? Gdzie jest nasz drink? Dobrze, mamy drinka i kobieta nam zlazła z krzesła, także możemy sobie usiąść z powrotem, ale nasza towarzyszka tutaj się zmywa, także będziemy sobie siedzieć sami. No i sobie toast w samotności zrobimy. No tak, Samuelu. Chociaż w sumie tobie to odpowiada, nie? Bo ty nie za bardzo lubisz, żeby ktoś ci tam marudził pod nosem, nie? Samotnikiem jesteś, więc lubisz, powiedziałabym. Mykamy Samuelu do domu. Dobrze, wróciliśmy do domku. Zastałam tutaj biegnącą Annabel, która skończyła już swoje kółko teatralne. Jest w takim jakimś dziwnym stroju. Nie wiem, czy to jest jeszcze, szczerze mówiąc, nie robiłam nigdy tego kółka teatralnego. Nie wiem, czy ona awansowała, bo w sumie ona tutaj ma no już dość wysoko, więc może i nawet zdążymy, no nie wiem. Czy to by oznaczało, że ona ma wysoką ocenę już? Bardzo możliwe. Zwołamy teraz klub, bo już nam tutaj maluteńko zostało, tak więc wszyscy przyjdą. I choć może pobawisz się lalkami z dziewczynami, one zaraz będą się powoli pojawiały. Kurczę, co ty tutaj robisz, koleś? No dziewczyny, gdzie wy jesteście? Chodźcie tutaj się pobawić. O, tyle transportowało się. O, wszystkie razem, no. Czy będziemy w stanie się pobawić? Czy w ile tutaj maksymalnie można się bawić? Summer się obraziła i sobie poszła. No, jedna z bliźniaczek, te wszystkie sobie idą. A czemu? O, na spacerek sobie przyszła. No, ta biała kura tutaj coś ten tego. No nie wiem, czy ona będzie nam podskubywać tutaj i niszczyć roślinki? Nie wiem, ale na razie jest spoczko wszystko. Strasznie deszcz pada, więc wydaje mi się, że sprawdzimy, jak tam twoje punkty klubowe, Annabel. Zobaczymy, czy już jest... No, już przekroczyliśmy 1000, więc spoko, mogą wszyscy iść do domu. My sobie tutaj usiądziemy, jeszcze będziemy dziergać razem z Lucy. Ja już będę powolutku kończyła ten odcinek, a na następny odcinek już obiecuję, że będą urodziny Annabel i będzie można zobaczyć, jak ona będzie wyglądała jako nastolatka. Jeśli chodzi o jej dzierganie, to jesteśmy na czwóreczce, a to my mamy chyba mieć na piąteczkę, jak się nie mylę. O, mamy już piątkę! Lucy będzie uczyć dziergania naszą Annabel. Jak ona się fajnie jej przygląda, jakie ona tutaj fajne miny robi. Bardzo fajna jest ta interakcja, bardzo fajna jest ta animacja w ogóle. No, dziewczyny, ciekawe, ile uda ci się nauczyć dzisiaj. No i myślę, że na dzisiaj to już będzie koniec. Już się nie mogę doczekać następnego odcinka, kiedy to właśnie Annabel będzie miała swoje urodziny. Zobaczymy, jak będzie wyglądała jako nastolatka. Przeczytam również zasady i cele do wyzwania filmowego, jeśli chodzi o ten okres właśnie nastoletni Annabel. No i zobaczymy, co jeszcze się wydarzy w przyszłym odcinku. Dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki i pozdrawiam cieplutko. Także do następnego. Pa, pa. Cześć.